Witam serdecznie, nazywam się Błażej Kowalkiewicz i reprezentuję firmę Stowaris, autoryzowanego dystrybutora rozwiązań, które służą widoczności sieci. Są to rozwiązania marek Kubro oraz Profitap. Dziś w naszym studiu nagraniowym ponownie gościmy specjalistę Stowaris, Michała Sobieskiego, który zajmuje się właśnie tymi brandami. Cześć Michał. Cześć Błażej. Michał, w jednym z naszych podcastów poruszyliśmy temat NPB oraz Tapów. Rozszyfrowałeś wówczas nam te skróty, może tak dla szybkiego przypomnienia? Ponownie odpowiedź w telegraficznym skrócie, czym są te urządzenia. Okej. Okay. Tapy, bo to prostsze rozwiązanie niż pakiet brokery. E, tapy jest to z angielskiego skrót testowy punkt dostępowy. Jest to urządzenie, które wpinamy w łącze sieci e, szczyt albo miedzianej i następnie. Kopia ruchu z tego łącza wysyłana jest na porty zewnętrzne, na dodatkowe porty monitorujące, które trafia potem do urządzenia analizującego, a Packet Broker jest to takie urządzenie, które zbiera ruch na przykład z tapów, albo z przełączników bezpośrednio i wysyła dalej już po obróbce do urządzeń analizujących. Okej, okay. no to jak już znamy podstawy, wiemy czym są Network Packet Broker, wiemy czym są tapy, to możemy yy, przejść do tego, do czego są nam potrzebne te urządzenia. Do czego nas są potrzebne? Podstawy są takie, że jeżeli mamy sieć, sieć jest rozległa, urządzeń mamy bardzo dużo, mamy bardzo dużą infrastrukturę sieciową, jest kilka biur, to przez to, że Sieć jest całkiem skomplikowana. Pojawiają się czarne punkty w sieci, to znaczy, że są miejsca, w których pakiety oczywiście krążą, no bo sieć działa, ale nie wiemy, co tam między innymi dokładnie się dzieje. Żeby dowiedzieć się w standardowy sposób, co tam się dzieje, musielibyśmy rozpinać te przełączniki, spinać do laptopa i pobierać kopie tych pakietów, które, które są wysyłane. W standardowym rozwiązaniu nie możemy tego zrobić, dlatego że rozpięcie sieci oznacza upadek sieci na danym łączu, przez co oczywiście pojawiają się straty pieniężne i nie tylko. Widoczność sieci w skrócie to doprowadzenie do takiej sytuacji, że wiemy wszystko o całej naszej sieci i mamy dostęp do wszystkich informacji między wszystkimi urządzeniami w sieci. Okej, okay. czy te urządzenia w takim razie są obowiązkowe, a jeśli nie, to w jakich typach sieci proponujesz, by zostały wdrożone? Te urządzenia są obowiązkowe, przynajmniej jeżeli chodzi o tapy. Dlatego, że tapy zastępują nam stare urządzenie, czyli spanporty. Spanporty to były takie dodatkowe porty, które cały czas są stosowane w takich mniejszych sieciach, powiedzmy, bardziej. Small Business, tak to nazwijmy, i span porty jest to taki dedykowany port na, na przełączniku sieciowym, który wysyła kopię ruchu z jednego z portów. Tylko, że niestety problem jest taki, że po pierwsze, ten port ma taką samą przepustowość jak reszta portów, więc jeżeli wysyłamy powiedzmy 10-gigowych portów na jeden jednogigowy port, to oczywiście mamy tych pakietów za dużo, więc musimy wybierać, więc nie mamy pełnej kopii danych, Przełącznik jest przeciążony przez to, że jest wysyłany dodatkowy ruch. Procesor musi je przerobić, wysyłając z jednego portu na drugi, więc koniec w końcu nie jest to idealne rozwiązanie, ale jest darmowe, dlatego że większość przełączników w tej chwili dostępnych, między innymi Cisco czy innych dostawców powiedzmy flagowych, ma taką technologię w sobie już zabudowaną od samego początku, bez żadnych licencji. W jakich typach sieci bym proponował takie rozwiązanie? To zależy od skomplikowania Twojej sieci. Jeżeli sieć masz bardzo dużą i powiedzmy straty w wyłączeniu danego urządzenia z sieci, czyli na przykład uwalenia działu handlowego, są znikome, to raczej nie potrzebujesz tego rozwiązania. Ale jeżeli masz jakąś instytucję typu bank, albo jakaś giełda papierów wartościowych, ogólnie wszystko, gdzie czas się liczy, gdzie czas to pieniądz, w przeliczeniu powiedzmy jeden do jednego, w tym momencie warto jest zaproponować tapa albo pakiet brokera, ze względu na to, że tap zainstalowany w sieci na samym porządku instalacji on się nie psuje się nie też że się nie psuje, co jeżeli urządzenie się zepsuje, to one działają w trybie e, fail open, czyli że podczas uszkodzenia takiego etapa, on dalej przysyła dane. Więc w tym momencie zawsze masz możliwość wpięcia się do takiej sieci bez potrzeby uwalenia jej, brzydko mówiąc, do analizy. Okej, okay, a mam takie pytanie, czy podpinając te urządzenia pod naszą sieć, to ta sieć jest dodatkowo jakoś obciążona, mamy jakieś dodatkowe straty, nie wiem, w przesyle właśnie tych pakietów danych, bo jest dodatkowe jednak urządzenie podpięte pod, pod naszą sieć, które no, analizuje, jak gdyby ten, ten cały ruch, czy to nie ma żadnego wpływu? I tak, i nie. Jeżeli chodzi o takie połączenie, powiedzmy, stricte fizyczne, to oznacza, że rozmawiamy o samych połączeniach elektrycznych i światłowodowych, no bo jakby. Pamiętajmy o tym, że to co płynie w kablach to jest tak naprawdę prąd, a niekoniecznie pakiet czy jakieś informacje. no to patrzymy na to po stronie logicznym, a niekoniecznie fizycznym. Po stronie fizycznym rzeczywiście są straty, ale to jest standardowe rozwiązanie w tym momencie. Jeżeli na przykład mamy tapa światłowodowego, bo mamy tapę światłowodową albo miedziane, to na przykład tapa światłowodowa działa w ten sposób, że rozszczepa wiązkę światła na dwie części i w tym momencie musimy wybrać, która część łącza trafia na które urządzenie. Standardowym rozwiązaniem byłoby wysłanie 50% mocy sygnału do urządzenia, które było podłączone pierwotnie i 50%. 50% do urządzenia analizującego. W wypadku połączenia miedzianego z tego, co wiem, strat nie ma, oprócz takich, takich delikatnych opóźnień. Samo urządzenie w sobie i tab jeden i drugi są urządzeniami pasywnymi, to znaczy, że one nie wpływają na ruch, one go nie modyfikują, one go tylko i wyłącznie kopiują. Dane są dalej wysyłane tak, jak były, nie były zmieniane, nie są oznaczane, nie są flagowane, tylko kopia tego ruchu trafia na dodatkowe porty. Mhm. Rozumiem, że skoro powiedzieli, że są to urządzenia pasywne, to znaczy, że nie musimy zapewnić tym urządzeniom dodatkowego źródła zasilania. Część urządzeń jest pasywnych, część jest aktywnych. Mówimy o tym, że tapy są pasywne, dlatego że np. tap światłowodowy jest pasywny w 100%, dlatego że on rozdziela sygnał, tam nie ma zasilania, ale tap miedziany potrzebuje już zasilania, żeby wysłać. Tylko, że on nie wpływa na to, co się dzieje w sieci, on tylko i wyłącznie wysyła sygnał jeszcze raz. Albo jakby kopiuje. Okej, okay, a w jaki sposób my uzyskujemy, no bo mówiłeś tak, o tym, że no, do rozproszonych sieci, powiedzmy, jest firma, która ma wiele oddziałów, e, możemy podpiąć właśnie takie do, do tej sieci tapy i mamy wgląd w widoczność sieci, co się tam dzieje, i tak dalej, tak? To w jaki sposób my mamy ten wgląd? Jak, jak my możemy podejść? czy musimy fizycznie pojechać do danego oddziału firmy, podpiąć się pod tap, który tam jest ze swoim laptopiem, i wówczas widzimy jak gdyby wszystkie rzeczy, które dzieją się w. Naszej sieci IT. Na szczęście już tak nie musimy robić. Kiedyś tak rzeczywiście się robiło. Pierwotnie zanim tapy powstały, zanim zostały wykorzystywane, trzeba było każde te łącze rozpiąć fizycznie, podpiąć do laptopa i ściągnąć dane. W tej chwili wszystkie kopie ze wszystkich tapów, dlatego, że. Dlaczego mówimy o tapach? Dlatego, że tapy możemy zamontować w każdym łączu sieci. Więc może być to u nas w biurze, może być to w magazynie, może być to w jakimś innym dodatkowym e, miejscu i ruch z tego. E, Ruch z tych tapów jest wysyłany do jakby centralnego punktu. Dlaczego do centralnego punktu, możesz zapytać? Dlatego, że e, powiedzmy, że wyciągniemy 30 kopii jednogigowego ruchu, mamy 30 giga ruchu, to jest kupa pakietów, więc potrzebujemy jakieś rozwiązania, które po pierwsze zdeduplikowałoby te pakiety, to znaczy zmniejszyłoby ich ilość, a po drugie zagregowało, czyli połączyło je do jednego czy dwóch połączeń, na przykład 10-gigowych. Bo docelowo chodzi o to, żeby dostarczyć ten ruch, czyli zwiększyć widoczność do naszych urządzeń analitycznych. Między innymi to mogą być firewall, ale firewall to był tylko jeden z takich podstawowych przykładów, a no mamy jakieś urządzenia typu IPS, -y, bo to chodzi o tak naprawdę w widoczność sieci, czyli dostępie do pakietów, które krążą w całej naszej sieci, tylko problem jest taki, że analizatory, czyli urządzenia, do których przesyłamy ten ruch końcowy, mają swoją ograniczoną przepustowość, która w przeciwieństwie do tapa, który kosztuje jakieś tam kilkaset dolarów, jest bardzo droga w przeliczeniu na gigabit. To oznacza, że musimy w jakiś sposób zoptymalizować taką sieć, bo zamiast montować powiedzmy trzech albo czterech różnych analizatorów, możemy zamontować jeden o tej, samą, o tej samej przepustowości, ale który będzie pracował na bardziej zoptymalizowanym ruchu. A żeby zoptymalizować ten ruch, należy go na przykład... Zagregować, czyli połączyć ruch do jednego portu, ale wcześniej, zanim go zagregujemy, trzeba go na przykład odfiltrować albo zduplikować. Jeżeli pobierzemy na przykład pakiety z dwóch różnych łącz w tej samej sieci, w tym samym otoczeniu, to jest spora szansa, że będą miały bardzo dużą część wspólną. To oznacza, że jeżeli podepniemy takie cztery etapy, to wyciągniemy cztery kopie prawie takiego samego ruchu. To tworzy problemy, bo 4 razy 1 giga to jest 4 giga, a port mamy na przykład gigowy. Więc to oznacza, że jakieś urządzenie musi odebrać ten ruch, osfiltrować to, co jest niepotrzebne. W sytuacji, kiedy mamy na przykład urządzenie do analizy połączeń głosowych, czyli VoIP, ono potrzebuje tylko i wyłącznie danych opartych na, o, o VoIP, a niekoniecznie na przykład związanych z security, czy szeroko pojętym jakością sieci. W tym momencie możemy odfiltrować na ruch, wyciąć na przykład to, co jest dla nas nieważne, zdeduplikować, czyli pozbyć się kopii i wysłać taką jedną najlepszą wersję pakietów bezpośrednio do urządzenia końcowego czyli analizatora. No dobrze, no to w, w takim razie, no powiedzmy, że mamy już to wszystko zagregowane, zoptymalizowane pod takim kątem, że, że możemy to dokonać jakiejś analizy. Jak możemy dokonać tej analizy? Czy któryś z tych wspomnianych przeze mnie na samym początku producentów, czyli Kubro albo Profitab, dostarcza nam jakieś narzędzie do analizy tych zagregowanych danych, które uzyskaliśmy z, z urządzeń, o których mówiłeś? Profitab dostarcza takie małe analizatorki. Ale one raczej nie są takimi dedykowanymi rozwiązaniami w tej, w tej konfiguracji, powiedzmy. Dlatego, że kiedy dbamy o widoczność sieci, chodzi nam raczej o stały nadzór nad całą siecią. Urządzenia, o których mówię, czyli IOTA i, i Profishark, raczej służą do takiej proaktywnej walki z tym, co się dzieje w sieci, czy z jakimiś atakami z zewnątrz, czy z jakimś troubleshootingiem na przykład. Te urządzenia są rzeczywiście w ofercie naszych producentów, ale raczej jest to, raczej jakby braliśmy je do naszej oferty jako support do bardziej zaawansowanych rozwiązań innych dostawców, do których my jakby nie jesteśmy naszym targetem, my tylko jesteśmy supportem. Czyli oprócz tak na dobrą sprawę, z tego co dobrze zrozumiałem, oprócz zastosowania tych urządzeń w sieciach rozproszonych, jeszcze też znajdują takie zastosowanie przy atakach z zewnątrz. Czyli nawet jeśli to jest mała firma, ale powiedzmy zaobserwowała, nie wiem, że w jakichś konkretnych godzinach albo w jakiejś porze dnia y, sieć jest bardziej obciążona, to rozumiem, że te urządzenia y, mogą wesprzeć dział IT do tego, żeby zweryfikować, czy faktycznie coś w sieci się dzieje niepokojącego, czy to tylko służy do, nie wiem, jakichś wewnętrznych celów, że, nie wiem, siedzieć się ciążona, bo nie wiem, powiedzmy, użytkownicy ściągają akurat jakieś, nie wiem, duże pakiety danych, nie wiem, filmy czy, czy inne rzeczy z internetu. Wiesz, żeby dowiedzieć się o tym, co powiedziałem przed chwilą, myślę, że o tym, że coś się dzieje wewnątrz sieci, też musisz mieć do takiego etapa. Też musisz się podpiąć do któregoś punktu i wyciągnąć te informacje, żeby w ogóle dowiedzieć się, że coś takiego się wydarzyło. Um, tak naprawdę, aż tak bardzo dużo nie różni to, o czym mówisz ty, z takim typowym cybersecurity, dlatego że nasze etapy i packet brokery mają zastosowanie w takich sytuacjach, kiedy na przykład powiedzmy pojawi się jakiś atak czy coś takiego, dlatego że będziemy mieli informacje z kolejnych punktów w sieci. Skąd ten pakiet mógł przyjść? Jeżeli powiedzmy w połączeniu między jednym przełącznikiem a drugim przełącznikiem ten pakiet jest, a wcześniej go nie było, to znaczy, że w tym miejscu ktoś się podłączył i tu się jakby pojawił. Okay, a powiedz mi, czy zainstalowanie takich urządzeń jest czymś skomplikowanym? No w dalekiej lokalizacji mamy, powiedzmy, oddział swojej firmy i tam chcemy zainstalować takiego tapa. To musimy wysłać technika, specjalnie przygotowanego, te tego wykwalifikowanego. Czy możemy po prostu, nie wiem, zdalnie, telefonicznie wyjaśnić pracownikom, przyjdzie paczka, która zawiera właśnie tap. Wystarczy, jakby, odpiąć dwa kabelki. Podpiąć je do, do takiego urządzenia i mamy sprawę załatwioną. Czy, czy, czy dodatkowo jeszcze musimy wysyłać jednak takiego technika, który to wszystko podepnie? Jeżeli chodzi o tapy, tapy są prostymi urządzeniami, tak jak powiedziałem na początku, więc to może zrobić każdy. Tak jak już powiedziałem, wystarczy odpiąć dwa kabelki, podpiąć w odpowiednie miejsca i włączyć. Tylko, że ze względu na specyfikę tego typu rozwiązania, zazwyczaj montowany jest podczas pierwszej instalacji tych urządzeń. To oznacza, że to musi być dezygnowana osoba, która ma na przykład uprawnienia, żeby wejść do serwerowni, więc to nie może zrobić pierwszy, lepszy człowiek. Się może to fizycznie zrobić, ale tak naprawdę tak się nie robi, dlatego, że musi to zrobić... Może i też że przeszkolony, co zorientowany w terenie integrator sieciowy, czyli osoba, która na przykład instaluje przełączniki, odbiera budynek czy coś takiego. Osoba, która będzie mogła dostać się do sieci fizycznie i wyciągnąć z niej pakiety. Okej, okay, czyli rozumiem, że taka oszczędność nie wiąże się z tym, że przy instalacji nie musimy wysyłać technika, czyli osobę przeszkoloną i znającą specyfikę danej sieci, ale oszczędność przy zastosowaniu takich rozwiązań będzie związana raczej z tym, że w momencie, kiedy coś będzie się działo w sieci. My nie musimy wysyłać tam technika, ponieważ on zdalnie będzie mógł zobaczyć, że coś się faktycznie tam dzieje i wykryć, co się tak na dobrą sprawę dzieje. Tak, oczywiście tak. E, to prawda, to jest jeden z tych rozwiązań, w których, w których zwrot z inwestycji przychodzi z czasem. To oznacza, że powiedzmy, wyobraźcie sobie taki scenariusz, gdzie mamy 10 różnych miejscowości, w których każdy jest, jest nasza sieć, i musimy coś się do nich dostać. W tym momencie musiałbyś wysłać takiego nauczonego, koniec końców, inżyniera do każdego z tych miejsc, przygotować mu odpowiednie godziny pracy, pojazd i tak dalej, przygotować mu cały wyjazd, żeby wciągnąć te informacje, i on musiałby jeździć, na przykład poświęcić cały dzień, żeby jeździć po, całej, po całych tych serwerowniach. W wypadku, kiedy masz połączone to przez tapy i tak pakiet brokery, on się łączy tak naprawdę tylko z pakiet brokerem, który zbiera cały ten ruch w punkcie centralnym i wysyła go na jeden port gdzieś tam do urządzenia analitycznego i do niego też się może łączyć zdalnie. A y, jeśli chodzi o rozwiązania marki Kubro i rozwiązania marki Profitap, y, jakie są różnice? No bo nie wiem, sama nazwa Profitap, no to pewnie wskazuje nam to, że w swojej ofercie mają tapy. Czy tak jest, nie wiem, w przypadku Kubro, że Kubro ma akurat y, na przykład tylko network packet brokery albo właśnie... Profitab ma tylko tapy w swojej ofercie? Czy to jest jakieś połączenie, kombo, jakbyś mógł scharakteryzować ofertę tych dwóch dostawców? Mhm. Jeden i drugi producent e, ma swoje plusy i minusy. Jeden jest bardziej przeznaczony w stronę tapów, czyli Profitab, plus to, że oni mają takie te swoje, powiedzmy, brandowe systemy, czyli IOTA i ProfiShark, których nie znamy, nie spotkamy nigdzie indziej. A Kubro wybierałbym raczej w sytuacji, kiedy potrzebujemy pakiet brokera. To znaczy, kiedy potrzebujemy dużego urządzenia z potężnym e, procesorem, który będzie zarządzać całkiem sporo ilością danych. Jak robię wyceny naszym partnerom, to też się mniej więcej pytam, jakie są wymagania, w co oni celują, jakie są połączenia i tak dalej. Ale myślę, że naszym dedykowanym rozwiązaniem w tym wypadku będą pakiet brokery od Kubro i tapy od Profitap, chyba że klient jest zainteresowany takimi bardziej niestandardowymi tapami. To oznacza, że Kubro ma w swojej ofercie takiego tapa o wysokości 1,3 U czyli jednej trzeciej wysokości standardowego rozwiązania takiego urządzenia sieciowego. Okej. Okay. No to myślę, że na sam koniec muszę Ci zadać standardowe nasze pytanie. Jak z dostępnością tych rozwiązań? Czy klienci mogą je nabyć niemalże od ręki, bo mamy powiedzmy to na magazynie, czy też jest bardzo długi okres oczekiwania na złożone zamówienia? Jeżeli chodzi o dostępność tych rozwiązań, te rozwiązania zazwyczaj są na magazynach naszych dostawców, w Europie, bo to są obydwie, obydwa brandy europejskie, albo są dostępne na zamówienie, tylko że to tak jak jest około 3-4 tygodni. To nie jest nic strasznego, to nie jest czekanie miesiącami, ale to też wynika ze względu na to, że tych urządzeń sprzedaje się nie wiadomo ile. Tapów rzeczywiście może być kilkanaście w sieci, w zależności od tego, ile macie połączeń, ale pakiet bloker czasami wystarczy jeden czy dwa, bo to są bardzo duże, potężne urządzenia więc finalnie nie potrzeba ich tak dużo, przez co jakby, dostawa też jest w miarę szybka. To, co jest jeszcze ważnego w tym wypadku, to to, że Kubro i Profita dostarczają do nas oczywiście po odpowiednim przeszkoleniu przez nas i przez naszych producentów, dostarczają też POC, czyli Profo Concept, takie dedykowane rozwiązanie w platformie testowej do klienta końcowego, żeby sobie przetestował. Jeżeli na przykład handlujemy z jakimś powiedzmy bankiem i ma rozwiązanie warte 100 tysięcy dolarów czy coś takiego, to chciałby oczywiście przetestować się wcześniej. Nie może tylko kupić na, na gębę albo na Data sheet. Musi je zainstalować u siebie, przeszkolić się i w razie czego zaakceptować albo odrzucić takie rozwiązanie. W przypadku i Kubro, i Profit Apa mamy taką możliwość. Tylko, że tak jak powiedziałem, wiąże się to z tym, że e, tak etapy są całkiem proste, pakiet brokery trzeba wiedzieć, jak ich użyć. Bo instalacja nie jest wcale trudna, w zasadzie podpiąć kilka kabelków i tyle. Problem jest taki, że trzeba później umiejętnie nałożyć kolejne filtry, żeby odfiltrować to, co chcemy wiedzieć. Okej. Okay. Słuchaj, myślę, że na tą chwilę wyczerpaliśmy temat, no już szczegółowo mówiliśmy wszystko. Także bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Ja dziękuję, Tobie. No i oczywiście, zapraszam wszystkich do zaglądania na naszą stronę internetową stowarzys.pl. Tam znajdziecie Państwo artykuły, które są poświęcone m.in. tapom oraz network packet brokerom. Jeśli pojawią się Państwo jakieś pytania czy też wątpliwości, chcielibyście Państwo rozszerzyć jeszcze bardziej temat tapów i network packet brokerów i widoczności sieci, to śmiało zapraszam do kontaktu z Michałem, jak i z całym naszym działem handlowym. W zakładce kontakt znajdziecie Państwo dane kontaktowe do Michała. Jeśli chodzi o handlowców, no to oczywiście też tam znajdziecie Państwo wszystkie dane kontaktowe do swoich opiekunów handlowych. Także dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia niebawem. Dziękuję bardzo.